Witam. Ostatnio pokazałem Wam ten filmik, kiedy to w trakcie nagrywania materiału do zupełnie innego filmu zauważyłem dziwne zachowanie moich apistogramma Morelli. Samiczka niby to zapraszała, niby to odganiała samców od groty, która znajduje się w kołku po lewej stronie, nad samą powierzchnią co prawda. Bardzo ciekawe zachowanie, jednego samca odganiała, drugiego jakby zapraszała, odbywały się takie dziwne jej tańce. Ale pierwszy raz było to do tej właśnie groty. Kilkukrotnie już ikra była składana w domkach, które specjalnie dla nich przygotowałem. Natomiast w tej grocie czasami zajrzał taki samiec, posiedział chwilkę i wypłynął, ale nigdy nic poważnego. A tu proszę, samiczka siedzi w tej grocie, pilnuje jej. No i cóż, raczej na 100% jest tam złożona ikra. No i co? No i spełniło się to, co mi mówiliście. Jak tamci złożą ikrę, to nie wymienisz wody. No tak, nie wymieniłem wody. Całe szczęście ikra nigdy w takiej grocie długo nie przebywa. 3 do 5 dni. Potem zazwyczaj samiczka, zarówno moje kakadu, jak i te borelli, przenoszą ikrę w zupełnie miejsce. Tym razem, słuchajcie, wybrały sobie otwór w tym kołku, który łączy mi tło. Znajduje on się dokładnie tutaj. Nie widzicie? Bo nie macie prawa zobaczyć. Jest po pierwsze za jeszcze jednym korzeniem, po drugie za całą resztą korzeni od anubiasów i mikrozoriów. Bardzo niedostępne miejsce, nie licząc małych pielęgniczek. Cofnęliśmy się jakiś czas, słuchajcie, do momentu, w którym to kręciłem materiał z tworzenia właśnie tego kołka, żeby wam dokładnie pokazać, w którym miejscu znajduje się ten otwór i jaki on jest niewielki. Chodzimy tutaj o dokładnie o ten otwór. On jest. Ja go nie widzę, nie mam do niego żadnego dostępu, ale on jest, istnieje. I to już chyba drugi albo trzeci raz zauważyłem, że samiczka właśnie ten otwór wybrała na odchowanie larw swoich maluszków. Takie larwy przebywają w tej grocie aż do momentu, kiedy zaczną swobodnie pływać. To jest kolejne kilka dni, ale już można było zmienić wodę, ponieważ ta grota znajdowała się spokojnie poniżej jakieś tam 15 cm od lustra wody, więc można było do tego momentu wodę wymienić i to już zrobiłem. No i cóż, minęło kolejne kilka dni i moim oczom ukazał się ten przepiękny widok. Niesamowity widok. To jest właśnie to, dlaczego ja kocham apistogramy. Zarówno te swoje kakadu, jak i te borelli, jak i wcześniej także inne pielęgniczki, na przykład barwniaki czerwonobrzuche. Moment, w którym samiczka pływa z maluchami, należy chyba do jednych z najszczęśliwszych momentów akwarysty, jakie może obserwować, bo to chyba jest, jak ktoś mi kiedyś już napisał w jednym z komentarzy pod moim filmem, kwintesencja akwarystyki. Tak, to jest coś przepięknego, kiedy to właśnie rybki mają się tak dobrze, że postanawiają się rozmnażać w Twoim akwarium. No i widzicie te fajne maluchy. Jak do tej pory, słuchajcie, żadnych z tych maluchów od borelek nie odstawiałem. Tak samo zresztą robię i z kakadu, i ze wszystkimi innymi pielęgniczkami. Jak im się uda odchować, ok. Jak nie, to ja się zdaję na naturę. Słuchajcie, raz odchowuję. W sumie kakadu odchowałem chyba dwa razy. Po prostu odłowiłem. Oczywiście to wszystko mogliście obserwować. Jeżeli chodzi o te apistogramma borelli, jeszcze się na to nie zdecydowałem. Jak do tej pory, nie udało się chyba tym samiczkom nic odchować, no ale jak wiecie, całkiem niedawno było tutaj 100 wygłodniałych skalarków, które raczej no nie dały samiczce szans na takie rzeczy. Fajne jest to, że samiec pomaga. Tak, jeżeli chodzi o apistogramma kakadu, to widziałem wielokrotnie, jak samiec połykał maluchy. Myślałem, że po prostu bierze je tam gdzieś do swojego pyska, będzie przenosił. No ale nigdy żadnego nie widziałem, żeby wypluł. Tutaj widziałem, zobaczcie, nie dość, że samiec stoi i pilnuje, to widziałem także, jak on też bierze je do pyska, ale wypluwa. Więc fajnie, że pomaga, że się opiekuje. Super scenka. Nie odkładam tych rybek, nie chcę ich odchowywać, nie mam teraz na to czasu i warunków.
Więc zostawiam to wszystko naturze. Niech się kręci, zobaczymy, jak będzie. Tyle z dzisiejszego odcinka. Ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na akwarium, do którego mogą trafić te oto skalarki, moje małe Rionanae. Zachęcam wszystkich do głosowania. No, jak na razie bardzo dużo głosów, ale jeszcze cały czas trwa do końca tygodnia głosowanie. Znaczy nie do końca tygodnia, do piątku, do północy. Także zachęcam do głosowania. W dzisiejszym filmie to wszystko. Zobaczymy, jak się sytuacja z tymi małymi Apistogramma boreali rozwinie. Do zobaczenia. Cześć.